ostatnio często to powtarzałam, ale mimo wszystko zapytam, dobrze jest wrócić do domu? Pewnie jest to fantastyczne uczucie, tym bardziej, że klub pokazuje w moim kierunku zaufanie i chęć dalszego mojego rozwoju. Wiąże się ze mną tak długo umowę, więc na pewno jestem zadowolony i ten dzień będzie dla mnie szczęśliwy. Podpisanie tego kontraktu to jest też takie pocieszenie, no bo jednak kontuzja ci się przytrafiła i jeszcze przez parę tygodni nie będziesz w stanie trenować z drużyną. Myślę, że tak, że na pewno jest to kolejny bodziec do cięższej pracy, do w tym przypadku akurat szybszego powrotu na boisko, ale wiem, że to był raz mechaniczny, nie miałem na to wpływu, więc mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę na boisko i udowodnię, że byłem wart tego kontraktu i jestem gotów na to. Wydaje mi się, że przychodząc tutaj od pierwszego dnia starałem się wykręcać jak najlepsze wyniki na testach, pokazywać jak najlepiej na boisku i przyszedłem z myślą, żeby zostać w Warszawie. Fakt, kontuzja trochę pokrzyżowała mi plany i jeżeli wrócę do pełnego zdrowia, wtedy będą podejmowane decyzje. W takim razie czego ci życzyć na te najbliższe tygodnie? Przede wszystkim zdrowia i o resztę sam zapomnę.